To jest codzienne otoczenie kierowcy. Kierowcy, który przewozi stal i materiały ciężkie. Pasy. Tam taśmy, te sprzączki. Maty antypoślizgowe i praca. Praca, która wymaga też dodatkowego wyposażenia ochronnego. Tak mniej więcej powinien wyglądać kierowca, który chce załadować się na hucie stali. Bardzo często przed załadunkiem na hucie stali robiona jest kontrola, czy kierowca posiada odpowiednie wyposażenie. Zaczyna się od kasku, potem okulary ochronne, które mogą się przydać podczas zabezpieczania ładunku. Podczas naciągania takiego pasa możemy nie zauważyć gdzieś przecięcia, ale na przykład tu jest i pas może pęknąć. Pracowałem raz w takiej firmie, gdzie kierowca uległ takiemu właśnie wypadkowi. Podczas zabezpieczania ładunku pas pęknął i uderzył go w oko. Na szczęście nic się z okiem nie stało, skończyło się tylko na śliwie. Podczas naciągania pasów lepiej właśnie obrócić głowę w bok bądź założyć okulary, dlatego właśnie są wymagane na hutach stali. Bluza, kamizelka ostrzegawcza to element wyposażenia wymagane nie tylko na hutach stali, na większości miejsc załadunków, rozładunków. Bluza z długim rękawem. To jest akurat bluza robocza, ale może być na przykład bluza dresowa. Ważne, żeby miało długi rękaw. Ładunki stali, materiałów ze stali bardzo często mają ostre krawędzie i bardzo łatwo się skaleczyć. Dlatego istotne jest, żeby zabezpieczyć całą rękę przed jakimkolwiek skaleczeniem się. Dalej, rękawice ochronne. To nie są rękawice do przewozu stali. Fajnie wyglądają, ale to nie są takie, jak powinny być. To są rękawice do przewozu stali. I tak wyglądają po 4 dniach. Jednak te rękawice, taki właśnie rodzaj rękawic, w tej pracy sprawdza się najlepiej. Może zbyt fajnie nie wyglądają, ale są najlepsze do tej pracy. Porównamy, zrobimy test. Tak jak mówiłem wcześniej, stal ma ostre krawędzie, bardzo często. Nadgarstek. W tych rękawicach, tu rzemień nachodzi na nadgarstek. Skóra, tutaj dodatkowy rękaw. Zabezpieczenie nadgarstka żył przed przecięciem. Tutaj, no gdyby nie zegarek, goły nadgarstek. Dalej, odsłonięty kciuk. Tylko materiał, który szybko się przetnie o ostrą krawędź. Tu mamy pełny kciuk. Pełny palec, rękawice dużo solidniejsze. Te rękawice fajniejsze, efektowniejsze, fajnie wyglądają, moje prywatne. Na pewno nie do tej pracy. To są rękawice do załadunków stali i materiałów ciężkich. Jedziemy dalej. Kamizelka była, bluza była, spodnie. Spodnie robocze bądź jeansy, najważniejsze, aby miały długą nogawkę. Również zabezpieczenie, podobnie jak i w przypadku bluzy, zabezpieczenie nóg przed skaleczeniem się. I buty robocze, które są wymagane nie tylko w hutach stali, podobnie jak kamizelka, na większości miejsc załadunków i rozładunków. To chyba byłoby na tyle. Jeszcze takie jedno małe spostrzeżenie i doświadczenie, które tak, że tak powiem, nabyłem przez te lata pracy. Najistotniejszy jest wygląd. Jak kierowca wygląda, tak jest traktowany.
Jeśli kierowca wygląda, jakby przyjechał załadować stal, to jest traktowany tak jak kierowca, który przyjechał załadować stal. A jeśli kierowca przyjeżdża na hutę stali w krótkich spodenkach i japonkach, to jest traktowany jak plażowicz, czyli wypoczynkowo. Idź do ciężarówki, poczekaj sobie godzinę, a jak ktoś jest złośliwy, to powie poczekaj dwie. Także wygląd jest bardzo istotny. Poza tym mamy zabezpieczenie. Warto postarać się o to, aby pracodawca zaopatrzył nas w ubranie robocze do takiej pracy, ponieważ ubranie robocze bardzo szybko się niszczy i bardzo szybko możemy zniszczyć dwie pary swoich dżinsów, które lubimy, bądź bluzę przeciąć na rolce blachy, którą mamy przykładowo od 5 lat i bardzo nam się podoba. Także to chyba byłoby na tyle.